Pamiętam, że gdy rano otoczyliśmy budynek, to widziałem wykopany przy tym budynku dół głębokości około 3 metrów i szerokości 3-4 metry. Domyśliłem się, że jest to po prostu grób dla ludzi Bartka. Wszystkich, których wyłapano, rozebrano do naga. Następnie byli pojedynczo sprowadzani nad mogiły i zabijani strzałem w tył głowy. Doprowadzali i strzelali Rosjanie.